Podpisany przez obu najeźdźców czwarty rozbiór Polski nie oznaczał kresu walki narodu polskiego w obronie niepodległości. Jeszcze na dzień przed kapitulacją Warszawy zostaje powołana Tajna Służba Zwycięstwu Polski, która po przekształceniach w Związek Walki Zbrojnej, a następnie w Armię Krajową, staje się siłą zbrojną Polskiego Państwa Podziemnego. Prowadzi ona działalność sabotażową, wywiadowczą, dywersyjną. Uznana zostaje za część polskich sił zbrojnych podległych rządowi Rzeczypospolitej na uchodźstwie. W czasie wojny było oczywistością dla mieszkańców Warszawy, że oni nas okupowali, ale oni nas nie podbili moralnie. Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, jak mówił Piłsudski, jak powtarzano w różnych pismach tajnych. I ten słynny wiersz Gałczyńskiego przysłany ze Stalagu w środek Warszawy spłyniemy w dół żołnierze Westerplatte oznaczał przecież w skrócie, Warszawa ma być kontynuatorem tego nieugiętego oporu żołnierzy Westerplatte. I myśmy tak rozumowali w tym młodym pokoleniu, była to oczywistość, myśmy stracili wszystko, myśmy stracili wolność. A wolność to była dla nas również gwarancja naszej osobistej wolności i godności. W końcu 1943 roku pierwotny plan powstania powszechnego zostaje zastąpiony planem burza, oznaczającym krótkie, ale skuteczne wystąpienia zbrojne u boku Armii Czerwonej wkraczającej na ziemię Rzeczypospolitej przeciwko cofającym się wojskom niemieckim. Jednakże wschodni sojusznik naszych aliantów odpowiedział rozbrajaniem i internowaniem ujawniających się oddziałów AK. W tej sytuacji podjęto decyzję objęcia planem burza także Warszawy. Miasto, które w 1939 roku było pierwszą stolicą stawiającą zbrojny opór wojskom niemieckim, miało stać się również pierwszą stolicą okupowanej Europy, uwolnioną własnymi siłami. Brutalny terror okupanta powodował ogromne straty, ale równocześnie wpływał na zwiększenie oporu społecznego. Dla władz okupacyjnych było oczywiste, że dojdzie do powstania i muszą zareagować. Niemcy wtedy rozplakatowali wezwanie do stawienia się do robót fortyfikacyjnych. 100 tysięcy mężczyzn, inaczej mówiąc, do wyłuskania z Warszawy wszystkich zdolnych do jakiegokolwiek oporu. W dowództwie mówiono, Warszawa to beczka prochu, w każdej chwili może wybuchnąć, musimy być gotowi. Po kilku tygodniach oszałamiających sukcesów wyglądało, że Trzecia Rzesza chyli się ku upadkowi. Front we Francji zmieniał się z dnia na dzień. Alianci parli z południa, z nad Skaldy, dwa razy szybciej niż w 1940 roku. Było to jedno z najszybszych natarć w historii. Cała niemiecka machina waliła się i widocznie generał Burr nie chciał pozostać na uboczu. 25 lipca powzięto ostateczną decyzję przeprowadzenia tej walki o Warszawę. 25 lipca 1944 roku dostałem wiadomość, że przyszła pilna depesza z Warszawy i zawiadamiała naczelnego wodza w
w Londynie generała Soskowskiego zarządziłem w dniu 18 lipca stan gotowości do powstania od dnia 25 lipca godzina 001. Podpisany Lawina, generał Burkomorowski. Zdałem sobie sprawę z tego, jak poważna historia zaczyna się w tym momencie. Spytano Chrzciela, o jaki porze dnia chce zaczynać. On powiedział o 5 po południu. Dlaczego 5 po południu? Przecież studia wykazywały, że 5 po południu to jest bardzo dobry czas, bo ludzie jadą z pracy i wracają, jest wielki ruch i wobec tego mobilizacji nikt nie zauważy, bo ona utonie w tym tłumie. Tego dnia już przed godziną policyjną nie zdążono roznieść rozkazów do mobilizacji. Kiedy zaczęto je roznosić następnego dnia rano, większość ludzi pojechała do pracy. Wobec tego ogromna większość żołnierzy Armii Krajowej nie dowiedziała się, że o 5 się rozpoczyna akcja i znalazła się w przypadkowych oddziałach. 1 sierpnia od rana pełniłem służbę łącznika przy dowódcy kompanii. Koło godziny 12 przyszedł dowódca zgrupowania, kapitan Tum, i powiedział Zygmuntowi: dzisiaj godzina 17 jest, prawda, godziną W, i wy będziecie nacierali na Sejm, który jest słabo obsadzony. No, prawda, po zdobyciu Sejmu jeńców i samochody macie odprowadzać na dworzec główny. Wtedy Zygmunt powiedział do niego, że właściwie on nie może nacierać kompanią na Sejm, ponieważ nie ma broni. Powiedział, że ma 7 pistoletów na całą kompanię, 3 KB, PM i 40 granatów. Pierwszego sierpnia zostałem z 40 czy 50 ludźmi skierowany na Strasse der Polizei w Aleje Szucha do ochrony prezydium policji. Przechadzałem się tam i z powrotem po ulicy, paliłem papierosa i nagle coś przede mną potwornie walnęło. Tuż koło mnie upadł granat. Przyszła następna depesza Bora Komorowskiego. Dziś o godzinie 17 rozpoczęliśmy walkę. Osobą, która powinien był dowiedzieć się o tym, był generał Soskowski, naczelny wódz, bo do niego depesza adresowana. Jego nie ma w Londynie. Jest z wizytą w Anconie, więc trzeba go natychmiast odwołać. Zawiadomiliśmy premiera, kiedy poszedł z tym do Stalina prosić, znaczy w rozmowie prosił, że jest walki, są w Warszawie, trzeba pomóc. To Stalin powiedział: nic o tym nie wiem. Walki w Warszawie, nic o tym nie słyszałem. Są, czuwaj wiarą i wytężaj słuch.
pracując za dwóch, czuwaj wiaro i wytężaj słuch, wesołowi Bóg jak sam. A każdy chłopak chce być ranny, sanitariuszki, morowe panny, i gdy cię kulka trafi jaka, poprosisz pannę, da ci buziaka. Hey. Otóż ta euforia pierwszych dni, wywieszenie flag biało-czerwonych, których się wszędzie pojawiło nagle, strasznie dużo, odręcznie uszytych, wyjście ludzi na ulicę mimo niebezpieczeństwa i odbudowa życia, to były zjawiska jedyne w swoim rodzaju. Nagle trzeba było system okupacyjny zastąpić systemem własnym, państwowym i komunalnym. Starostwa grodzkie, według przedwojennego podziału, z prawnikami, fachowcami, organizatorami na czele. Trzeba było uruchomić wszelkie służby. Wodociągi, kanalizacje, elektrownie, gazownie, szpitalnictwo, które oczywiście w warunkach walki odgrywało dominującą rolę, ale również opiekę nad pogorzelcami, nad dziećmi, nad starcami. Cały szereg służb bardzo trywialnych, zaopatrzenie w żywność, noszenie towarów, dziesiątki rzeczy, które wynikają z mikropotrzeb codzienności na każdym podwórku. Państwo polskie, można powiedzieć to wzniośle, wyszło z podziemia. No państwo polskie na terenie między Królewską i Placem Zbawiciela, między Towarową i Alejami Ujazdowskimi w Warszawie. Wagonów wydostaliśmy te wszystkie panterki i wszystkie helmy, które myśmy się potem w nich ubrali. Ja miałem panterkę i miałem też helm z tym ochronnym kolorze niemieckim. Widzę przed sobą lekki karabin maszynowy, gdzieś w odległości jakieś 8-9 metrów i trzech facetów leżących w takich samych tygrysówkach i w takich samych helmach. Myślę sobie, co jest? A oni do mnie, he! Von welche Kompanie sind Sie? Ukrainer! Ja myślę sobie, do cholery jasnej, przecież nasza czujka jest tam, w urzędzie celnym. Skąd tutaj ci faceci? Mówię do nich, chłopaki, coście zwariowali? Swego nie poznajecie? A oni do mnie, Herr Ukrainer, welche Kompanie? Viele Polen dann die deutschen Helme. Wielu Polaków nosiło wtedy niemieckie hełmy. Potem zakazano nam nosić hełmy, nawet gdyby ktoś został ranny w głowę, bo mogli nas zastrzelić nasi. Wyszedłem na powstanie, mając granat, opatrunek osobisty i opaskę. Naprawdę, wyszliśmy z tego pałacyku, gdzieś tak za 10:05. No, przeszliśmy tam tymi ogrodami koło ambasady chińskiej i francuskiej. No i to o 5:00, prawda, Niemcy, prawda, już otworzyli na nas ogień. No, natarcie się oczywiście załamało. Mieliśmy duże straty, bo z tej grupy szturmowej, która się składała z 23 osób, straciliśmy 10. Zginął też ten Zygmunt. Na Aleje Szucha, główny cel naszego ataku, ruszyło 120 naszych kolegów, 3 plutony. I naturalnie natarcie załamało się w ogniu nieprzyjaciela. 50% pozostało rannych i zabitych na przedpolu. Jak wracali koledzy z tego ataku, wielu z nich w dużym szoku, bo nie spodziewali się takiego ostrzału, i większość, zdecydowana większość rannych, lżej, ciężej, ale rannych. Przyszedł do mnie pułkownik Perkins, prawda, który był przed wojną w Polsce, dobrze zorientowany, mówił po polsku, prawda. Przyszedł, położył czapkę, prawda, na biurku, powiada: niech mi pan powie, co się dzieje. Ja padam, w Warszawie się biją z Niemcami, Armia Krajowa. Mówi, jak to jest? No, jak to długo może trwać?
Pan zna Polaków, pracował z nimi. Zaczęli walkę. Będą walkę prowadzić długo, tak jak długo będą mogli. Ile? Pytam, przy walce w mieście, gdzie są magazyny niemieckie, to mogą walczyć i 3 i 4 tygodnie. To ten złapał to czapkę, pytam, krew po polsku zaklął i poszedł, nawet nie powiedział ani słowa więcej. Prasa i radio na całym świecie już od 2 sierpnia mówią i piszą o powstaniu, szczególnie w Wielkiej Brytanii. Niestety poparciu opinii publicznej towarzyszy nikła tylko, mimo bohaterstwa pilotów, pomoc lotnicza. Brytyjczycy pragnęli pomóc Polakom, ale na tyle, żeby nie zrazić sobie Rosjan. Nie sądzę, żeby w tym był pomocny polski rząd w Londynie, który uporczywie unikał dyskusji ze Stalinem o powojennych granicach Polski. I jak pamiętam, było tak do 3 czy 4 sierpnia po wybuchu powstania. Polski premier pojechał do Moskwy na rozmowy ze Stalinem, ale było już za późno, żeby coś zrobić. Dla polskich przywódców musiało być jasne, że po Teheranie zachodni alianci nie chcieli odegrać istotnej roli w Europie Wschodniej i pozostawili te sprawy Rosjanom. Wszystko wskazuje na to, że Stalin wściekł się, bo w Londynie przepadł kompromis osiągnięty w Moskwie między Mikołajczykiem a przedstawicielami PKWN. Świadczy o tym choćby fakt, że 21 sierpnia wojska wewnętrzne ochrony tyłów dostały rozkaz zatrzymywać oddziały Armii Krajowej, rozbrajać je, rejestrować, a następnie zwalniać. 22 sierpnia Stalin kieruje do Churchilla wprost wściekły list, w którym organizatorów powstania nazywa bandą zbrodniarzy. O świcie obudził mnie trzask tłuczonego szkła, właściwie sprzątanego szkła w paście. Podoficer niemiecki podszedł do samego okna i patrzy bezpośrednio na mnie. Był świt i słońce oświetlało budynek pasty, a ja byłem w cieniu. Podniosłem bardzo delikatnie karabin, bez prawie żadnych takich ruchów charakterystycznych, i bezpośrednio wycelowałem mu z tych 19 metrów w żołądek, celując na guzik. Usłyszałem tylko później, jak się zachwiał i słabnącym głosem Hilfe, Hilfe, Hilfe! I skończył się. Z pamiętnika Kurta Hellera. 5 sierpnia. Zginął Rudolf i jeszcze kilku kolegów. Jesteśmy u kresu sił. Padł Lutowic. 6 sierpnia. Rano trochę snu, na śniadanie tylko kawa. Na dworze czyha śmierć, a chciałoby się żyć. 3 koledzy zastrzelili się. Okropne powietrze od zabitych. Cuchną. 12 sierpnia. Dręczy mnie potworny głód. Czołg przywiózł żywność na 5 dni. Kiedy stąd wyjdziemy? Zastanawialiśmy się, dlaczego Niemców nie można zobaczyć bezpośrednio. Nasze placówki były bardzo blisko i bardzo gęsto, z wszystkich stron, i oni jak szczury chowali się, bo jakikolwiek ruch wewnątrz, to któryś z naszych strzelał. Szturm na uszkodzoną bramę pasty nie udał się i w bezpośrednim ataku frontalnym ponieśliśmy dość duże straty. Później, jak chodziliśmy po tych pomieszczeniach, to aż przykro było ślizgać się po tej zakrzepłej krwi. Podchorąży Piętka poległ w nocy. Dostał postrzał w głowę. Bezpośrednio w oknie, był cholernie odważny. Ryzykował niepotrzebnie swoim życiem.
14, 15 i 16 sierpnia. Straszliwy głód. W nocy ogarnia nas strach. Kiedy pojawia się pierwsza gwiazda, myślę o żonie, domu i synu, który spoczywa w ziemi szczecińskiej. Nie mogę w to uwierzyć, choć jestem w tej samej sytuacji. Siedemnasty sierpnia. Polacy chcą nas wykurzyć ogniem. Znowu kilku naszych nie wytrzymało nerwowo i popełniło samobójstwo. Straszliwy smród z ciał poległych. Kto następnie znajdzie się we wspólnym grobie? Otworzyliśmy gwałtownie drzwi i odskoczyliśmy. Zaraz przy wejściu na noszach leżał ciężko ranny żołnierz niemiecki. Któryś z kolegów musiał rąbnąć pociskiem dum-dum, że była otwarta klatka piersiowa i widać było ruch płuc. Za chwilę zszedł oficer SS-man. Okazuje się, że to była ostatnia grupa z dowódcą na czele rzędu 40, prawda, żołnierzy. Oddzielał nas tylko 3 czy 4-metrowy mur. Może nie uszlibyśmy z życiem, gdyby Polacy mieli więcej granatów i broni. Mieliśmy szczęście. Łatwo by się obronili przed naszym atakiem. Widzieli nas, jak nadciągaliśmy i kryli się. To było straszne. Poszczak był przez oba pośladki. Odprowadzono mnie do szpitalu polowego. Tam się zgłosiłem do siostry w izbie przyjęć, prosząc, żeby mnie lekarz mógł opatrzyć. Strasznie mnie zrugała, że lekarze mają dużo roboty i że byle czym nie będzie sobie ona głowy zawracała. No po dłuższej rozmowie w pewnym momencie ona mnie spytała, no a gdzie pan jest ranny? Więc ja się zdenerwowałem. W dupę, siostrzyczko, powiedziałem. No to się obraziła, że nie dość, że jej czas zajmuje, to jeszcze, prawda, takie brzydkie słowa używam. No, ale potem, jak już mnie opatrywali, przyszła do mnie, leżała naturalnie na brzuchu, pocałowała mnie i ja pana bardzo przepraszam. Ale pan tak dziarsko przyszedł, że nie spodziewałam się, że to jest tak poważna rana. A wtedy młody, głupi, miałem jedno zmartwienie, że taka piękna będzie blizna, ale ja nawet na plaży nie będę mógł jej pokazać. To był entuzjazm i taka radość, bezmierna radość z naszych triumfów, bo pierwszych 8 dni działań mojego oddziału to były zwycięstwa. Triumf tych młodych ludzi, którzy nagle poczuli, że są żołnierzami, że biją tych Niemców. Że zwyciężają i że spełniają się ich największe pragnienia. Pamiętam entuzjazm Żydów uwolnionych na Gęsiówce.
To były takie radosne, rzadkie, radosne chwile, wspaniałe, cudowne. Z tym, że zdarzały się dokładnie w ciągu pierwszych 8 dni. Stosunek ludności cywilnej do nas się bardzo zmienił. Niektórzy wychodząc z piwnic, bo całe życie zaczynało się w piwnicach, zaczęli nas nawet ciągnąć i pytać się, po co zaczęliście powstanie, jak nie macie żadnej pomocy ani ze wschodu, ani z zachodu. The way Stalin behaved. Stalin zachęcał Polaków do powstania, a potem powiedział: o nie, popełniliście błąd. I nie pozwolił nam lądować na rosyjskich lotniskach po drugiej stronie Wisły, żeby tankować przed powrotem, dzięki czemu moglibyśmy podwoić pomoc. Przekonało to Churchilla, że współpraca ze Stalinem będzie trudniejsza niż się spodziewał. Eskadrę i personel naziemny wysłano do Brindisi, żeby przygotować operację zrzutową. Nie wiedzieliśmy gdzie. W Brindisi dowiedzieliśmy się o powstaniu w Warszawie i że mamy zadanie dostarczyć Armii Krajowej amunicję, żywność i leki. Po ogłoszeniu stanu gotowości służby naziemnej załogi czekały przy samolotach do 8 wieczorem. W wyjątkowy sposób mieliśmy rozpoznać cel. Miał to być świetlisty krzyż utworzony z lamp przez polskie kobiety na placu Krasińskich w Warszawie. Kiedy życzyłem porucznikowi szczęścia i bezpiecznego powrotu, popatrzył na mnie i powiedział coś takiego: ciekawe, czy nam się uda. Zbliżając się do Warszawy, lecieliśmy wzdłuż Wisły. Widzieliśmy przed sobą spory ogień przeciwlotniczy, jakby z obu stron Wisły, który krzyżował się nad rzeką. Widzieliśmy oczywiście Warszawę. Był to raczej słup dymu niż zabudowania. Trudno było cokolwiek dostrzec, tylko płomienie. Pociski przeciwlotnicze przeszyły nasz samolot. Wkrótce potem straciłem przytomność. So I was picked up
Niemcy zabrali mnie z wysepki na stawie w Parku Paderewskiego. I wreszcie furgonem albo ciężarówką przewieźli mnie do szpitala w Modlinie. Poleciało ostatnich 5 maszyn, które były. I myśmy dostali nad Warszawą, zaraz po zrzucie, dobrze żeśmy zrzut wykonali. Z jednej strony za parę sekund, z drugiej strony dostaliśmy, także 2 silniki były nieczynne. Myśmy przylecieli na 2 silnikach, skraksowaliśmy. Kiedy przyjechała pierwsza sanitarka, myśmy się spytali, kto wrócił z Warszawy, a więc oni powiedzieli, no wy jesteście pierwsi. No to ja mówię, jak my jesteśmy pierwsi, to i ostatni. No i faktycznie tak było, że te 4 załogi już nigdy nie powróciły. Wszyscy zostali zabici. Dostaliśmy ze zrzutów piaty. Angielska taka broń przeciwczołgowa, świetna. I co najgorsze, tych piatów mieliśmy na odcinku w momencie apogeum, że tak powiem, 2. I na piata było po 10 pocisków tylko. Każdy pocisk był na wagę złota. W pierwszych dniach powstania zaopatrzenie żywnościowe było dobre. Były 2 konie w jakiejś tam stajni, które bardzo się przyczyniły do naszego zaopatrzenia w mięso. Potem po zdobyciu Imki były 3 świnie. Bardzo dobrze utuczone. Potem zaczęło być słabiej. Z mięsiwa mieliśmy już tylko pieski. Wszystkie pieski w dzielnicy padały niestety ofiarą. Potem przyszła kolej na koty. I koty też znikły. I praktycznie ostatnie tygodnie to było już tylko 50 gramów jęczmienia na głowę i trochę miodu sztucznego. Dowiedziałem się, że katedra jest w Pominiach. Zaszedłem tu do bocznej kaplicy Baryczków, gdzie znajdował się cudowny Pan Jezus. Najcenniejsza relikwia Warszawy, pomnienie naokoło tej kaplicy Baryczków też gorzały. Postanowiłem tę figurę wynieść z płonącej katedry. Zdjąłem figurę Pana Jezusa z krzyża i przeniosłem przez boczne
drzwi i przejścia zakrystii na zewnątrz. I rzeczywiście ludzie wzięli na swoje ramiona w formie trumny i szedł ten pochód, jakby pogrzebowy pochód, rzeczywisty pogrzeb Pana Jezusa. Nieprzerwanemu pasmu sukcesów Armii Czerwonej, zapoczątkowanych zwycięstwem pod Stalingradem, towarzyszy wzrost znaczenia Związku Sowieckiego na arenie międzynarodowej i umocnienie pozycji Stalina w łonie Wielkiej Trójki. Terytorium Rzeczypospolitej zostaje uznane przez aliantów za teren operacyjny Sowietów, którzy powołują tu komunistyczny ośrodek władzy nowej lubelskiej Polski. Kilkumiesięczna zwycięska operacja białoruska Armii Czerwonej ulega nagłemu zahamowaniu na przedpolach Pragi kilka dni po wybuchu powstania. Czy tylko w wyniku kontrnatarcia pancernych dywizji niemieckich, czy także, a może przede wszystkim, z przyczyn politycznych? Przecież Warszawa leży na drodze do Berlina. Najwłaściwszym rozwiązaniem taktycznym był niestety niezastosowany manewr oskrzydlający. Jest faktem, że wojska sowieckie zmieniają wówczas kierunek natarcia, angażując się w bój o przyczółek Warecko-Magnuszewski, zaś przywódcy lubelskiego PKWN, Osóbka Morawski, Wasilewska, Rzymierski, jeszcze 6 sierpnia twierdzą, że w Warszawie nie ma żadnego powstania. Dopiero w połowie września żołnierze 1 Armii Ludowego Wojska Polskiego, nazywani wówczas berlingowcami od nazwiska dowódcy, zajmują Pragę. Na obu brzegach Wisły znaleźli się żołnierze polscy. Dzieliło ich nie tylko kilkaset metrów rzeki. Dowódcy warszawscy to byli, pomylili się tu czy tam, ale to byli logiczni ludzie i kiedy zobaczyli, że powstanie nic nie daje, bo się nie udało, wobec tego rozpoczęli pertraktację zawieszenia broni, kapitulacji właściwie. I w dniu 9 września już właściwie było wszystko gotowe. W tym czasie, zanim Bór podpisał kapitulację, posłyszał strzały sowieckie i kapitulacji nie podpisał. Forsowali Wisłę na stronę warszawską. No, pod zaporem, prawda, mało ogniowym z naszej strony. Była trochę zasłony dymnej, ale to niewiele to dawało. Przeleciało dwa samoloty, tam trochę postrzelali z naszej strony. No, niemieckie stanowiska były silnie obsadzone. Także w tej kompanii, co ja byłem przydzielony, to jest druga kompania, pierwsza kompania piechoty. Można powiedzieć, że ze 150 chłopaków było w kompanii, to jest ze 30 się przedostało na drugą stronę Wisły, to wszystko było. Jak wyruszyli na Wisłę, to silny ogień zaporowy był niemiecki, z moździerzy tłukli po łodziach. Co i raz ta łódź szła
do dna. Na takiej łodzi to było te 30 żołnierzy. To jak opór był na moście Śląsko-Dębrowskim, to się z ludzi zrobiła kładka, że można było przejść po ludziach po prostu. Bo to most był zawalony, za te wraki to się wszystko czepiało. Co i raz to tylko gdzieś tam ktoś wypłynął rękę, pokazał i z powrotem do dna. To tak to wszystko spłynęło. Jak roztworzyli po nas ogień, no to nam wystarczyło na trzeci dzień po forsowaniu. Niestety garstka nas została. Trzeba było się poddać, bo inaczej do nas wytłuchli wszystkie. Jest rozkaz, żebyś nie leciał w cywilnym ubraniu. A почему? Dlaczego? Jak to? Polecisz w mundurze polskiego oficera z pierwszej armii. Rozkaz to rozkaz. Nazywasz się Kołosowski, masz dokumenty. Bo jeśli trafisz tam na Armię Krajową albo na jakieś inne siły, a z samolotu skaczesz w nocy, złapią cię i zlikwidują. I koniec naszej operacji. Włożyli mi rogatywkę, mundur, sztywne buty, jakie noszą polscy oficerowie. I mówią, pamiętaj, jak przylecisz, nie salutuj po radziecku, ale po polsku. Poćwicz. No więc chodzę i ćwiczę, żeby się nie pomylić. Aż łzy płyną. A przed odlotem ten sam mi mówi, trzeba zdjąć ten mundur, a włożyć mundur radzieckiego oficera. Jak dolatywaliśmy, stanąłem na skrzydło, patrzę, łuna, Warszawa płonie. Stoję na skrzydle, patrzę i mam uczucie, gdzie mnie przyniosło? Do piekła. Lecieliśmy nisko. Do dziś wydaje mi się, że spadochron otworzył się, kiedy leżałem już w dole. Informowałem o składzie Armii Krajowej, składzie Armii Ludowej i niemieckich punktach wojskowych. Nadałem, że Armia Krajowa to silna organizacja, a Armia Ludowa nie odgrywa poważniejszej roli. Miałem rozkaz, że z Armią Ludową mogę się kontaktować, a z Armią Krajową nie. W połowie września w rękach powstańców pozostają już tylko trzy izolowane ośrodki oporu – Śródmieście, Żoliborz i Mokotów. Kontakt między nimi jest możliwy jedynie dzięki łączności radiowej przez Londyn oraz dzięki kanałom. Myśmy wchodzili do kanału, to była noc. Cisza była kompletna. Schodzi się bardzo głęboko w podziemie, po takich klamrach umieszczonych w ścianach tych włazów. Wchodzi się w ciemno. W
Wszedłem do kanału z kolegami. Nasza grupa liczyła sobie około 12 osób. Dostajemy się do kanału właściwego, burzowego. Znowuż jest ciemno. Mamy przewodnika. Więc idziemy pewnie, że jest przewodnik, który zna kanały. Idziemy. Zmęczeni, prawda, poranieni, no ale idziemy. Pada granat do środka i zabija nam przewodnika. Jesteśmy w tej chwili okropnie, w okropnej sytuacji. Jak tu iść? No nie znamy drogi. W tym burzowcu są kanały w lewo, w prawo, w który kanał trzeba wejść, żeby pójść na Śródmieście. Wiemy, jakby droga idzie na Czerniaków, ale jak na Śródmieście? No nie wiemy. Więc postanawiamy iść w kierunku Czerniakowa. No idziemy w kierunku Czerniakowa. I kiedy dochodzimy gdzieś do ulicy Podchorążych, jak nam się wydaje, naraz czujemy zapach. Zapach gazu. Gaz potęguje się, czym idzie bardziej do przodu, jest coraz silniejszy. Wreszcie nie zachowują już ludzie środków ostrożności. Zaczyna się krzyczeć: gaz, gaz, nas tu uduszą, nas tu uduszą. My już nie mamy czym oddychać. Słyszę z jednej strony kolega mówi: Tadeusz, Tadeusz, ja tylko herbatę wypiję i kładę się do łóżka. Chodź ze mną na herbatę. Słyszę z jednej strony strzał, z tyłu strzał, z przodu strzał. To koledzy, którzy odbierają sobie życie. Jedni mówią: wracamy z powrotem do jakiegoś włazu. Kto ma plastik? Ja już czuję pod nogami ciała ludzkie. Czuję broń pod nogami. Idę po trupach kolegów. Padam na nich, bo nie dbale, szybko. Padam na twarz. Łapię się w ścian. Wychodzę poza ten teren zagazowany po pewnym czasie. I wycofuję się jeszcze dalej. I w pewnym momencie osłabłem. Oparłem się o ścianę tego burzowca. I tak zastygłem. Nie wiem, ile czasu tam byłem. Dobę, dwie, nie wiem ile. Po prostu zamarłem tam. Słyszałam krzyk sanitariuszka ranny. Kiedy doczołgałam się do barykadki, upadł pocisk. Ja w ogóle nie czułam mojej bardzo ciężkiej rany. W szpitalu nie mogli nic zrobić. Zaszyto mi ranę tylko na okrągło. A kiedy następnego dnia zbombardowano zapalającymi bombami szpital, ja zostałam wyciągnięta do Niemców. Jakiś Niemiec, ja nie wiem dlaczego, kazał noszę ze mną wziąć. I ludzie wycofywali się, nie chcieli wziąć tych nosz, mieli swoje tłomoki. I moje życie było mniej warte niż ten dobytek wynoszony z tych. Pod groźbą pistoletu zostały wzięte nosze. Nieśli mnie do ulicy Rakowieckiej. Pamiętam, niebo było, też leżałam na wznak, niebo było takie niebieskie, szaro-niebieskie, przyćmione dymami. Na ulicy Rakowieckiej Niemiec odszedł, niosący mnie rzucili nosze. Leżałam parę godzin. Wszedł jakiś inny transport, Ordnungsdienst, Niemcy kazali wziąć ten. Następne rzucenie moich noszy było przy Kieleckiej na Rakowieckiej. Był już wieczór. Jechał transport chłopów, rolników spoza Wisły, wozami. Sadzono jakieś kobiety z
tego wozu Niemiec kazał wziąć te nosze. Następny przystanek, kiedy mnie zdjęto i zostawiono na ulicy, był na ulicy Grójeckiej. Leżałam tam prawie całą noc. Nade mną skrzypiała taka tabliczka. Ja ją do dziś pamiętam. Była chyba Grójecka 44. Kiedy się rozwidniło, przeczytałam: trumny, wieńce, wiązanki, fr, molak. I kiedy usłyszałam kroki Niemców, to zaczęłam wołać. Podeszło dwóch Niemców. Jeden świecił latarką, drugi wyciągnął pistolet, mierzył do mnie. Nieprawdą, że życie w takim momencie staje przed oczami, całe życie. Byłam po prostu trochę ciekawa, co będzie dalej. Drugi powiedział: Mädchen. I schował pistolet, odeszli. Kiedy usłyszałam następne kroki, zawołałam znowu. Był pojedynczy Niemiec. Powiedziałam mu to, że ja nie chcę umrzeć bezimiennie. Wziął kartkę i napisał moje panieńskie nazwisko. Niepełne, bo nie mógł przez to przebrnąć. Ja się nazywałam Boleszczyc-Rudnicka. Spisał Rudnicka, Kaczyńska, urodzona, i to jest ta niemiecka solidność. Poprosiłam, żeby dał datę śmierci. On napisał gestorben i zostawił wolne miejsce. Myślę o tych wielu zwłokach, koło których musieliśmy chodzić. Kazano je zbierać Polakom i zwożono na wielki plac. Nie wiem, jak się nazywał. Ten wielki stos ciał podpalono. Było zbyt wiele ciał, żeby je grzebać. To było okropne. Odór palonych ciał. W tych oczach było tyle prośby, zostań, chowaj się pod nosze. I ja się schowałam, ale słyszałam, jak przychodzili, jak gwałcili ranne dziewczyny, jak zabijali. I potem jeden przyszedł i powiedział tak: wszyscy wychodzić, bo szpital będzie podpalony. Przyszedł do nas ksiądz, udzielił nam absolucji na articulo mortis i powiedział, że tutaj prawdopodobnie przyjdzie Wehrmacht, oni oszczędzają rannych. No okazało się, że przyszedł nie Wehrmacht, tylko oddział SS i kałmuków z brygady Dirlewangera. Zabił panią sparaliżowaną, taka chudziutka, siwiutka, zabił ją, tego zakonnika w brązowym habicie, który dawał jej ostatnie namaszczenia, też zabił, bo powiedział, że on nie odejdzie stąd, bo tu są jeszcze inni ranni. Wydali rozkaz, że lżej ranni na ulicę, żeby wyszli. No myśmy na tych barłogach naszych ciężko ranni leżeli.
I po chwili, no ja, prawda, miałem perforację bębenków, miałem wycieki z uszu, słyszałem bardzo źle. No ale doszły do mnie te huki egzekucji. Ci Niemcy znaleźli jakiś patefon i nastawili płytę. I to była płyta, jeszcze Polska nie zginęła. Coś się w nas wtedy stało. Tych zabitych odsunęłam, żeby zrobić ścieżkę. Wzięłam elegantę i ciągnęłam do wyjścia. I stoi pijany żołdak. Przed nami czołga się mały chłopak, no może miał ze 14 lat. On do niego strzela, jego ciężko rani i ten chłopiec mówi: o mamo! I ja krzyczę: strzelaj, ale w głowę. I w tym momencie jemu się zacina wis. I pokazali się u wejścia Niemcy, ci, którzy rozstrzeliwali tamtych, i zaczęli strzelać do nas. Ja tak się rzuciłem ciałem właśnie w ten korytarzyk i to mnie uratowało. Zapala się futryna. Tam się tak pali, nie ma czym oddychać. Ja zaczynam kasłać strasznie i w pewnej chwili czuję rozpalone ręce na moich nogach. I słyszę taki jęk: siostro, ratuj, siostro, ratuj. Było masę tych, którzy wyszli wcześniej niż my, byli rozstrzelani i podpaleni. Na tym asfalcie podwórka leżeli pozawijani, już byli pokryci warstwą popiołu, młodzi ludzie, dziewczyny, chłopcy, już ten asfalt nawet był rozgrzany. Jeden się na boku czołgał, drugi na brzuchu, trzeci na siedząco. I co jak mogłam, to pomagałam im, żeby po prostu ten gruz odsunąć, te płonące belki latające. Jeden z tych chłopaków chciał się ratować i wyskoczył z drugiego piętra. Miał połamane obydwie nogi. Jedna kość piszczelowa wyszła na wierzch i Niemiec, który potem dobijał, strzelił mu w głowę i wypłynęło mu oko. I kiedy myśmy odpoczywali wszyscy przed dalszą wędrówką, to on mówił: koledzy, weźcie mnie, nie zostawiajcie mnie. I ten jego głos prześladował mnie przez wiele lat. I wtedy już zapadł zmrok, ulica długa była objęta cała pożarem, było wszystko widać jak na dłoni i zerwał się jakiś straszny lokalny wicher, pełzając, no, chodząc na czworakach. Przedostaliśmy się do tego domu spalonego i zeszliśmy jakoś tam schodami do piwnic. Niektórzy jęczą, bo są strasznie ciężko chorzy. Jęczą z bólu. Przechodziło dwóch Niemców i usłyszeli te krzyki i kazali, żeby wyjść. No więc ci najbliżej, którzy byli tych schodków, wczołgali się na górę i tam zostali zamordowani. I zapaliłem zapałkę. Okazało się, że leżał młody chłopak na korytarzu przed moim wejściem do piwnicy z ogromną raną, więc on miał tak nogę usztywnioną na szynie, szynę miał, prawda, był ranny w nogę i zobaczyłem, tu miał na szyi ciężką, miał ranę osmaloną od bliskiego strzału. Podoficer niemiecki wszystkim rannym podchodził z pistoletem i strzelał w głowę, więc jemu też przyłożył pistolet do głowy i on wtedy podbił Niemcowi rękę i Niemiec zamiast głowę trafił go w gardło. Miał wtedy ten Andrzej szczęście. I po chwili usłyszeliśmy feuer, feuer i te osuwające się gruzy, weszli Niemcy. I tak otworzyłam oczy, widzę te dwie sylwetki niemieckie i myślę sobie, no to już koniec. Niech tylko strzelają. Temu leżącemu przy wejściu strzelili w tył głowy.
zapalili zapałkę, że latarek nie mieli, no, oświetlili wnętrze, nas nie zobaczyli. Odchodzili powoli wszyscy, bo z braku leków, z braku żywności umierali. I tak zmarł Andrzej Dybaś, ale zanim umarł, mówi, nachyl się, blondynka. Pocałował mnie w policzek i mówi, przepraszam za wszystko, co ja złego zrobiłem. I musiałem jego wyciągnąć za nogi i położyć go na tych zwłokach pierwszego, tego marynarza. I myśmy go wyprowadzili w takie miejsce, po którym chodzili do nas Niemcy. I powiedzieliśmy sobie, że on pełni straż nawet po śmierci. Pod koniec września mojego ojca przenieśli z Krakowa do Warszawy. Pisze o tym w liście. Dwa razy byłem po tamtej stronie i kilka razy na linii walk. Sądzę, że słyszałeś już z doniesień Wehrmachtu o tej sprawie, oczywiście bez mojego nazwiska. Chodzi o likwidację polskiego powstania. Dziś albo jutro oczekuję wyniku moich pertraktacji. Tak albo nie. A to zależy od Londynu. W zasadzie powiedziano już tak. Tyle nędzy i nieszczęścia widziałem w ostatnich dniach. W obozie powstańców wygląda to bardzo źle, zwłaszcza gdy chodzi o rannych. O ile wiem, mój ojciec pertraktował bezpośrednio z generałem Borem Komorowskim. Pana, co z powstaniem? I on mi wtedy powiedział, że skapitulowało Śródmieście. I to był jedna z najstraszniejszych chwil w moim życiu, jeżeli ja się wtedy dowiedziałem, co to wszystko. Hitler wydał rozkaz zniszczenia w Warszawie wszystkich domów, wysadzenia ich w powietrze, żeby Rosjanie nie mieli kwater na zimę. Thank you.
Tylu ludzi zginęło. Minęło 50 lat. Nigdy tego nie zapomnę. Przesiedziałem te 10 latek do 55 roku ze wszystkimi możliwymi urozmaiceniami siedzenia z łaski pułkownika Różańskiego. No i wszystkie inne historyjki. I z biciem, gnieceniem palców, siadaniem na szpicastym stołku i przygniataniem i tak dalej. Potem w zimie prowadzono człowieka do celi pustej, gołej, z wyjętym oknem, rozbierano do naga. Jak się człowiek ruszył, to go polewali zimną wodą. No ale jakoś widocznie miałem taki organizm, że przetrwał to wszystko. Powstanie warszawskie było jedną z największych bitew II wojny światowej. Trwało 63 dni. Straty strony polskiej wynosiły około 150 tysięcy osób cywilnych oraz około 40 tysięcy zabitych i rannych żołnierzy AK. Po stronie niemieckiej było około 25 tysięcy zabitych i rannych.